Hej, słodziaki! A dzisiaj na wasze życzenie robimy zakupy w sklepie Julii Kostery. Specjalnie prosiliście mnie właśnie o nią. Ja nawet nie wiedziałam, że ona ma sklep, ale ma. Z czym? Z biżuterią. Także jestem naprawdę, naprawdę ciekawa, co takiego tam ładnego dorwę. Bo ja kocham biżuterię. Skończyłam jubilerstwo na je. Ale najpierw wszystkich zamówkami, słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić. Przypominam już o kciukach w górę. Ponieważ jeśli chcecie więcej filmów właśnie z tej serii, zostawcie teraz koniecznie 4000 łapy w górę. Na 400 tysięcy subskrypcji jajki tak otwieram nasz sklep mufinkowo. Także pewnijcie się, czy macie subskrypcję. Chcę wybrać coś naprawdę ładnego, uroczego. No i zobaczyć, co takiego ona tam ma. Bo tylko na sekundę zajrzałam na Instagram jej sklepu, ale to było dosłownie sekunda. Także idziemy do sklepu. Kitek, zobacz, jak walentynkowo przyznam serduszka leczą z nieba. Happy Valentine's Day! Kitek, kupisz mi tej. Ej, to będzie twój prezent dla mnie. Tak, to jest twój prezent dla ciebie. Ale super, dzięki. Ja jestem zadowolona. Dobra, zobaczmy. Ojciu, na początku widzę tylko Julię, ale widzę, że ona ma faktycznie te wisiorki. Są bardzo małe, ale pewnie w przybliżeniu. Gdzie to jest mieszka? Dobra, no w przybliżeniu wszystko będzie ładnie widać. Ja ogólnie uwielbiam kolor złoty, nie lubię zbytnio srebrnego. Także, wow, jakie kolczyki. Ceny są dość spore, dlatego od razu przechodzimy na promocję. Yeah. Ale czekaj, przecież to ty płacisz mi na prezent, to ja mogę wszystko sobie stąd nie, wybrać. Nie, na promocję. Zobacz, jakie ładne, na przykład rzęsy. Super. Co? Tak. Rzęsy nawet ma? Zdziwiłam się, że do tego biżuterię. Patrz, nawet łańcuszek na okulary. Ej, ładne to jest. Zobaczmy, jak to wygląda. No, elegancko, powiem ci. Spoko. Ja nawet nie wiedziałam, że ona ma swój sklep. Coś tam świtało. Ale pewnie jak skończyła z Teamem X wtedy założyła. Ja nawet nie wiem w sumie. Jeśli wiecie, to koniecznie napiszcie. Przepatrzymy parę rzeczy stąd. Łańcuszek na brzuch z kryształami Swarowskiego. Ładnie wygląda, ale szczerze nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Co? Łańcuch na brzuch? No wiesz, że jakbyś za dużo zjadł, no to wtedy on cię tak trzyma, no nie? Nie, to pęka. Czyli musisz trzymać tak, żeby nie pęknął. No. Ale lubisz taki ładny brzuch, jak Julia? Jejciu, ten czy ten? Ten czy ten? Ej, ja naprawdę nie wiem, obydwa są bardzo ładne. Który byście wybrali, biały czy różowy? Napiszcie mi koniecznie. Ej, słuchajcie, ma nawet świece zapachowe. Kiedy ona ma świece zapachowe? Świeca business i woman power. Ale te motylki są śliczne, ale drogie strasznie, ale są przepiękne. Słuchajcie, ja wybrałam dopiero trzy rzeczy. Już za całe zamówienie wyszło 267 zł. I jeszcze do tego trzeba dojść dostawę. A naprawdę mi się podobają. Wiem, że Kitek chce mi je dać na walentynki przy okazji, no ale kurczę, to jest dużo pieniędzy. Co robimy? No bo jeszcze chciałam jedną rzecz, ale to już będzie za drogie, to już będzie ponad 300 zł. Koniecznie mi napiszcie, co lubicie najbardziej nosić. Czy wolicie kolczyki, naszyjniki, pierścioki czy bransoletki? Czy może jeszcze coś innego? Koniecznie mi napiszcie w komentarzu. Ja osobiście najbardziej lubię kolczyki, bo najmniej mi przeszkadzają. Od dziecka lubiłam je nosić. Wisiorki, no w miarę. Natomiast bransoletki, pierścionki noszę, ale bardzo mi przeszkadzają. Dlatego w sumie może daruję sobie tą jedną bransoletkę i zostanę przy tych trzech rzeczach. No bo jest jeszcze jedna taka. Ja nie mogę, Julia, czemu ty zrobiłeś takie uroczne rzeczy, ładne, no i drogie niestety. Ciężko. Patrzcie, Kitek najbardziej lubi takie łańcuszki nosić. Urocze, wiem. Ale jeszcze ma takie coś przy spodniach. Pokaż, weź rękę. Także Kitek lubi taką biżuterię. Męską jak męską, ale spoko. Mi się najbardziej to podoba. Chociaż takie coś ja też lubię nosić przy spodniach. No dobra, Ania, weź już się zdecyduj i koniec. Zamawiamy i nie ma czasu. Robię telefon do przyjaciela, czyli do mojej przyjaciółki i pytam się, co mam kupić, bo ja nie wiem. No i te kolczyki też są śliczne. Można ich Instagramy zobaczyć, co jest fajnego. No i teraz sobie przeglądam stronkę na Insta, ale jakoś podpowiedzi nie widzę. Takich spinek to ja nie przepadam. Kurczę, o, te są ładne. Nie widziałam ich na stronie, gdzieś musiały mi zniknąć. No nic, dobra. To będzie ciężki. Duszki! Ej, jakie słodkie! Słodziaki. No dobra, prawie 300 zł. Kitek będzie musiał się wykosztować. Ale ja się cieszę i czekamy, aż przyjdzie. No i paczuszka błyskawicznie do nas dotarła. Wyobraźcie sobie, że zajęło to dosłownie 2 dni dosyłka tego, także błyskawiczna paczuszka, co się bardzo ceni w tych czasach. A więc otwieramy! O, jak to w miarę uroczo wygląda. Tutaj mamy oczywiście... Dziękuję za zakupy w moim sklepie, cieszę się ogromnie, że jesteś ze mną. A moja twórczość stała się cząstką twojego życia. Produkt ten został stworzony z myślą o tobie i mam nadzieję, że spełni twoje oczekiwania. Przesyłam buziaki Julia Kostera. Ej, to jest urocze, że produkty są stworzone dla mnie. Jak cute. No dobra, ale mnie bardziej interesuje, co takiego mamy tutaj. W środku mamy 3 pudełeczka w 2 wielkościach i takie różowe coś. To jest urocze, okej. Okay. To na bok. Zakładam, że tu będzie wisiorek, a tutaj mam... Nie pamiętam, co zamawiałam. No dobra, po kolei. Zacznijmy od tego pudełeczka. Biu. I tutaj mamy pierścionek. Tak. Zamówiłam taki biały pierścionek, bo mi się strasznie takie podobają. Jestem ciekawa właśnie, w jaki sposób on jest zrobiony, żeby się tutaj nic nie zerwało. Także sama to przetestuję. Uwielbiam takie. Pierścionek
Budynek wygląda w ten sposób, bardzo mi się podoba, jest idealny po prostu. No i jest na gumce, także jest uniwersalny, jeśli chodzi o wielkość, o grubość. A ty nie robiłaś takie pierścionki? No, robiłam podobne, no bo takie są teraz bardzo modne. Ale powiem ci, że bardzo ładne są te opakowania. No, opakowania są prześliczne. Eleganckie, takie minimalistyczne, można nam powiedzieć, ale ładne. Mhm. A więc zakładamy naszą pierwszą rzecz, czyli właśnie ten pierścionek. Tak jak mówiłam, jest uniwersalny, więc będzie pasował na każdy palec. Nie ciśnie, jest wygodny, chociaż zobaczymy, jak to będzie przy noszeniu. Jestem ciekawa, czy to złotko będzie się spierać, jeśli będziemy myć ręce, czy jednak będzie wszystko z tym okej. Ja akurat nie jestem z tych, co zdejmują pierścionki do mycia rąk. Nie będę się tak bawić po prostu. Sama robię też takie i dlatego byłam strasznie ciekawa, jak one są zrobione. To pokaż swoje. A co ty myślisz, że co, że swoich nie pokażesz? Pokaż. Ten się prezentuje tak i jeśli chodzi o wygląd, to jestem bardzo zadowolona i zobaczymy, jak się będzie go nosiło. Zobaczcie tylko, ile ja ich natworzyłam. Mam ich o wiele więcej, ale nie przy sobie, także pokazuję te, co mam akurat tutaj. Bardzo lubię je robić, bardzo mi się podobają przy noszeniu. Zaraz, o, włożymy jakiegoś, czekajcie, pokażę wam. Ej, w sumie pasują do siebie, żeby tak nosić je obok siebie, jak myślicie? Ja je uwielbiam i są mega wygodne. Następnie mamy tutaj kolczyki, ale powiem wam, że jak pierwszy raz wyglądał tak mega profesjonalnie, tak kolczyki, czekajcie, czy one są... One są ze złota, nie? Nie. To miało być chyba srebro pozłacane z tego, co kojarzę. Aczkolwiek ja nie przypadam za takimi blaszkami. Uważam, że nie wygląda to za ładnie, ale może jest funkcjonalne. No nie wiem, jak uważacie. Zaraz je przymierzymy i zobaczymy, jak wyglądają. Zamykamy i lecimy przymierzyć. Teraz nasze perełeczki, znaczy w sumie kuleczki. Perełeczki. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie przebite uszy. A jeśli tak, to ile razy? Ja to ucho mam chyba aż 4. Ja 7. Co? O, wkłada się bardzo łatwo. W sumie ta końcówka, którą tak zhejtowałam, no, jest taka wygodna, bo nie ciśnie i się nie wbija. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie nosiłem kolczyków nigdy. Nie są ciężkie, wydaje mi się, że będą bardzo wygodne, bo one są jednak takie mniejsze i raczej nie powinny mi przeszkadzać. Na ten moment bardzo mi się podobają, serio. Jeszcze tutaj by się przydał jeden kolczyk, który powinnam włożyć i byłby taki ładny zestawik. Co uważacie na nich? Jeszcze do tego pierścionka, no. Ja jestem zadowolona. Kitek, co uważasz o tych kolczykach? Ciężko mi powiedzieć, bo ja się na kolczykach w ogóle nie znam. Założyłaś, nosisz, są. I od dziecka kocham robić biżuterię. Jak byłam mała, zawsze robiłam z koralików. Później poszłam do szkoły, gdzie miałam profil jubilerski i naprawdę tam się wiele nauczyłam i uwielbiam robić biżuterię, ale raczej tak dla własnych. Co tam robiłaś? Koraliki? Nie. A co? Srebro przetapialiśmy. I nawet byłam na stażu w Niemczech w szkole jubilerskiej, było fajnie. I ostatnia z tych rzeczy jest to wisiorek. Wisiorek. To jest ładne. Tak, wisiorek z motylkami. Strasznie mi się podobał. Był drogi. Jeszcze był z trzema, ale z pięcioma mi się podobał najbardziej. Jaki koszt? No, kosztował około 150 zł. Wyglądają prześlicznie, mienią się. I na stronie było napisane, że są to brylanciki swarowskie, o, także mam nadzieję, że tak właśnie jest. Zobaczcie tylko, jak uroczo wygląda. Co są brylanciki swarowskiego? Cyrkonie jakby. Ale jak to cyrkonie? Ja nie rozumiem. No, specjalnie produkowane przez firmę Swarowski. Aha, i to są tylko specjalne przez nich, tak? Tak. Wygląda to uroczo, także idziemy to włożyć i mam nadzieję, że się nie zawiodę i że nie będzie za krótkie, bo na stronie to było dość króciutkie, także zobaczymy, jak to się nam spisze w moim wypadku. No i pora na najdroższą, ale moją ulubioną rzecz, czyli właśnie ten wisiorek. Mam nadzieję, że nie będzie za krótki, no bo tak jak mówiłam, wyglądał też troszkę jak choker na stronie. A czyli to chyba nie jest srebrny. Zaraz sprawdzę na stronie, bo już nie pamiętam, ale nie wiem, czy to jest srebrne. Łatwo chodzi ten taki dzyndzel. O jubilerstwie taki dzyndzel. Arabinczyk. Dasz radę? Okej. Okay. Faktycznie nie jest aż taki krótki. Ja! Ale jest ładny! I co uważasz? Ładnie wygląda. Mi się strasznie podoba. Kitek mi go kupił teraz na walentynki, także tak się prezentuje cały prezent od Kitka. Walentynkowy. Ja jestem tym oczarowana. Czekajcie, przeczytam na stronie, z czego dokładnie to jest zrobione. To nie jest srebro pozłacane, to jest prawdopodobnie stal chirurgiczna. Miałem rację. Antyalergicznego, czyli możliwe, że to jest właśnie ta stal. Jest pokryta prawdziwym 24-karatowym złotem, ale zawsze przy złocaniu tak się dokonuje, więc na to rozumiem. No i kryształki, tak jak myślałam, są Swarowskiego. Swarowskiego kryształki są drogie, więc poniekąd rozumiem cenę tego. Tak, i widzę, że kolczyki są wykonane dokładnie z tego samego tworzywa i też są pozłacane, także tak to się właśnie prezentuje. Koniecznie mi napiszcie, co najbardziej wam się podoba, bo mi no oczywiście wisiorek, jestem w nim po prostu zakochana. Jestem bardzo oczarowana tym sklepem Julii Kostery, także gratuluję naprawdę jej roboty, bo wszystkie rzeczy były przecudowne. Są wykonane w Polsce z tego, co widzę na stronie. No i to tyle. Dajcie mi koniecznie znać, jak wam się podobały wszystkie te rzeczy i jaki sklep, jakiego influencera wybrać dalej. Koniecznie piszcie w komentarzach, ale najpierw sprawdźcie, jakie już nagrałam. A my słodziaki widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!